Ja mam wrażenie, że ten jakiś zaściankowość i taki parafialność historiograficzna jest gorsza 50 lat po wojnie niż zaraz po wojnie. Każdy mówi o sobie, o swoich interesach i nie widzi tej większej panoramy wojny. Widzimy, że pamięć o II wojnie światowej się umiera, bo ludzi, którzy wtedy walczyli, już umierają. To są ostatnie lata. Moim zdaniem, dlatego właśnie napisałem tą Europa walczy, jest tak, że bardzo dużo wiemy o poszczególnych momentach, decyzjach, bitwach. Natomiast absolutnie nie mamy konsensusu o całości. O co chodziło w tej wojnie? Jakie były proporcje wojny? Które były ważniejsze momenty i mniej ważniejsze momenty? Jakie były konflikty polityczne? Prawie wszyscy jeszcze mają w głowach strukturę dialektyczną wojny. Dwie strony. Jedna strona zła, hitlerowska, i wtedy ten dobry sojusz przeciw hitlerowski. I pojęcie, że był najmniej trójkąt sił, hitleryzm, faszyzm, komunizm i wolny świat demokratyczny, trójkąt, nie funkcjonuje. Dlatego próbowałem, wbić na ten bęben, na co druga strona, że faktycznie przez kilka lat Stalin był sojusznikiem Zachodu, ale jego ideologia była taka wroga zasad zachodnich, tak jak ideologia niemiecka. Dlatego, że po 1945 roku konflikt między Stalinem a Zachodem był nieunikniony. To był